Tomu, witaj. Jesteśmy na konferencji Fame MMA 6. Podoba się konferencja, czy tak bardziej z obowiązku tutaj jesteś? Witaj. Witam. Na pierwszej części nie byłem, nie udało mi się wjechać, bo mecz jest i wszystko inaczej tutaj działa, ja nie wiedziałem. Przyjechaliśmy w sumie limuzyną kolegi, w ogóle miał być wow, a wyszło, że spóźniliśmy się i ta limuzyna nie była w sumie potrzebna, ale dymy są. Na mojej konferencji tak nie było. Każdy się z kimś chce łupać tutaj. Na trybunach nawet były drzej dymy, takie lekkie zauważyłem, co się rzadko zdarzało. Dlatego mówię, no z góry się przeniosło tutaj na dół i dymią chłopaki wszyscy. Co u ciebie się w ogóle dzieje w życiu? Aktualnie no przez ten rok, że trenowałem cały czas i w sumie oddałem się w 80% swojego życia dla sportu. Teraz układam to, co zostawiłem wtedy na boku. Nie próbuję te wszystkie biznesy, które działały, podnieść znowu do tego pułapu, które były, no i wrócę do trenowania. Oczywiście codziennie staram się biegać i jakieś tam shadowboxing robić, ale no nie będę ukrywał, że na salę mam czas może 6 razy w miesiącu i głównie brazylijskie jiu-jitsu. Czyli nie ma takiej intensywności, jak wcześniej robiłeś? Nie, nie ma, bo nie jestem w stanie po mocnym treningu zarządzać wszystkim, co jest dookoła mnie. Więc robię sobie tak, że do momentu, kiedy wstanę i do wieczora sobie lecę z firmą, a następnie sobie przed spaniem pobiegam, wykąpię się i elegancko idę spać. A w godzinach, kiedy ja biegam, to już nikt nie robi treningu. Czyli, bo ja zaczynam gdzieś tak o 23, 4 dopiero tuptać, a w Środzie Wielkopolskiej siłownie są do 22. A jak twoja drużyna, nad którą pracowałeś, nad którą miałeś się zająć tak bardziej? Esportowa? O dziwo, bardzo fajnie. Ja nie mogę uwierzyć, że zlepiliśmy takich chłopaków, którzy po pierwsze są ambitni, po drugie nie są turbo rozszczeniowi, po trzecie nie kłócą się, bo cały czas drużyny, no, stworzyć team, zawsze tam będą jakieś różne charaktery. A tutaj okazało się, że chłopaki się kochają, wysłałem ich do Szwajcarii, może nie wygrali, ale pokazali się z dobrej strony, tam naprawdę zabrakło jednej, dwóch rund, żeby przeszli do fazy finałowej, no ale nic, gramy dalej, w lidze są pierwsi, więc aby tak zostało. Jesteś w kontakcie cały czas, Borys Gamrot, cały czas to towarzystwo gdzieś przenika się z twoimi drogami? Tak, bo najbardziej to w sumie z Romkiem i z Robertem mam kontakt i z Bodziem, który jest w sumie u mnie co tydzień, bo jesteśmy nie dość, że Bodzie jest zawodnikiem, to jeszcze jest turbofanem MMA. Ja jestem turbofanem MMA, na przykład na Babilonie wczoraj, jak niedziela walczył, ja stół prawie wyrzuciłem przez okno, jak było duszeniem. Ale szybko wygrał, co? Bo to dobry zawodnik jest. On już dawno powinien dostać pas. No i mówię, no, utrzymuję kontakt, no bo to jest kawałek mojego życia i mi się bardzo podobało to życie. Ja na pewno do niego wrócę, bo muszę unormować sprawy prywatne i firmowe, abym mógł to zostawić już dla Siorki i ja, żebym znowu zaczął się boksować z chłopakami. Wrócę tak jeszcze do jego walki i poddać Brazylijczyka, to jednak, kurczę, jest wyczyn, nie? Normalnie to wyglądało, jakby mysz wpadła w pułapkę. Pułapkę, buch. No ale to już jest doświadczenie, to widać, że to było przemyślane. Ja głupi bym spychał głowę, uciekał, a on się dał obalić, bo wiedział, co chce zrobić. Świetna walka. Dwa, że też na początku, po tym jak się obalił i się odbili od tego, od maty, nie, bo to po prostu obalił i mi się wydaje, że pech by chciał, że po prostu od pędu się odbili i się przekulnął, to też nie chciał wstawać na siłę, nie tracił sił, tylko przytrzymał go, wstał i skończył go tak, jak powinien. Ja bardzo jestem zadowolony z tego, co zrobił, bo mega mu kibicuję. To jest gość, który z walki na walkę jest coraz lepszy i każdą wygrywa. Każdą wygra, on ludzi katuje już teraz, nie? Słuchaj, Samu, powiedz mi tak, Rafonix dzisiaj tutaj jest na konferencji, walczy z Wojtkiem Golą. Co w ogóle o tej walce myślisz? No jak taki przebieg w mojej głowie, bo zamyślałem, jak Rafon nie obali i go nie pokręci na dole, to mi się wydaje, że stójkę Wojtek wygra, bo w parterze sobie nie wyobrażam Wojtka, że Wojtek, nie wiem, Taktarowa wyciąga, Wojtek Balachę wyciąga, nie wiem, Wojtek obala, w ogóle sobie nie wyobrażam Wojtka, który obala, Rafonixa już bardziej, bo ja wiem, że on robi w parterowym klubie i dwa, że sam mi mówił, że on to lubi robić, że mu to sprawia przyjemność, więc jeśli mu to sprawia przyjemność, to pewnie próbuje być w tym jak najlepszy. Jak obali, wygra Rafon, jak nie obali,
to Wojtek mu skopie nogę pewnie Rafon z Mańkutem, czyli skopie mu prawą nogę i tak się skończy pewnie walka. Obaj są po porażkach, to troszkę jednak mimo wszystko jest taka doza niepewności, bo wiadomo, zawodnik po porażce nie czuje tak do końca, że to, co zrobił wcześniej, było dobre. Zawsze w tej głowie coś tam się miele. Jak ty myślisz, kto sobie łatwiej poradzi z tym wszystkim? Bo Wojtek to taki luzak, szczerze mówiąc. To Tajlandia, światowiec, a Rafon widać, że jest skupiony taki. Widać, że tutaj nawet jak widziałem wywiady jego, to tak dużo rzeczy chyba tam przemyśliwał w trakcie tych wywiadów, odnosił się do jakichś tam rzeczy. Czyli no, mi się wydaje, że nie chcę odbierać Wojtkowi, bo Wojtek jest naprawdę bardzo ambitny, ale Wojtek już jest na takim pułapie, że on już nie musi dużo rzeczy robić. A Rafon przez to, jak wyglądała wcześniej jego kariera, on chce udowodnić, że on może, on potrafi i że on nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. I może tutaj, że Wojtek tak delikatnie podchodzi do tego na luzie, może Rafon zaskoczyć w tej walce. Ciebie na tej majowej gali zobaczymy, czy raczej to jest tak, że druga połowa roku, jeszcze pomyślisz, czy wrócić, czy te sprawy są już poukładane u ciebie gdzieś, te zawodowe, i można się zająć na spokojnie MMA, zająć się tym codziennym treningiem, jedną, dwoma jednostkami. Szczerze, no miałem propozycję nie na tą galę, ale na następną. Wstępnie mówię, że może na jakieś zastępstwo, jak coś tam nie działało, to tam na 20% jestem w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, żebym mógł wystartować, ale chciałbym naprawdę poukładać sobie wszystko, bo nie przemyślałem te walki, te decyzje, bo jestem bardzo spontaniczny, te decyzje były bardzo spontaniczne, nie przemyślałem, jaka lawina zdarzeń przyczynowo-skutkowych może nastąpić po tym, że ja na przykład coś zostawię i się w ogóle tym nie będę zajmował. No i teraz chcę to troszeczkę mądrzej zrobić, że jak ja będę na treningu, to nie będę musiał się zastanawiać o tym, co się dzieje, załóżmy, w pracy. No i tak teraz to wszystko sobie przygotuję. A i tak planuję coś postartować, nie wiem, w brazylijskim jiu-jitsu i tak dalej, ale to tylko i wyłącznie dla siebie. To tak patrzę, dzisiaj stoisz spokojnie, skromnie, nikt nie podchodzi, nie bierze ciebie do wywiadu, myślałem, że będą za chwilę cię szarpać. Mówię, dobra, podejdę, pogadam z tobą. To jest tak, że brakuje ci tego, czy raczej właśnie cieszysz się tym, że tak cichutko tutaj spokojnie, nikt mnie nie atakuje, na razie gdzieś z boku sobie to wszystko obserwuję, jest fajnie. Znaczy, no przyjemnie jest tak przyjść i że nikt od ciebie nic nie chce, to jest bardzo fajne. Dwa, że mówię, no z Romkiem tutaj staliśmy, też taki jakiś mały materiał nagrywaliśmy. Chcieliśmy popatrzeć, co tu się dzieje na konferencji. Akurat ta trzecia część widzę, że jest bardzo spokojna. O dziwo. O dziwo. O dziwo, najspokojniejsza jest, ale to już mi się wydaje, że wylane litry potu na treningach zaczęły procentować też na konferencjach. Bo ja na pierwszej konferencji diabeł, na drugiej już mi się nie chciało w ogóle nic z nim kłócić. Ja wiem, co samo. Obejrzałeś siebie w internecie w tych akcjach i już potem nie chciało się, tak? Dwa, że z drugiej strony też wiedziałem, ile on traci dziennie energii i zdrowia na to, żeby tutaj być, żeby w ogóle zawalczyć. Ja mam to samo, nie będę robił dymów z gościem, nie? Ale mówię, no tutaj fajnie, że z boku dzisiaj tak nie łapią mnie. Raz tam próbowali, to ktoś tutaj przegnał, że nie, bo coś robimy. Jedyne co, to z widzami sobie porobiłem zdjęcia. Jakiś mały kazał mi wejść do siebie na Instagram jedynie i polajkować. I tak to ogólnie fajnie, dzisiaj spokojnie. Ale jak widziałem, wszedłeś, bo tutaj jak rzuciłem okiem, od razu zbiegła się grupa kibiców, gdzieś tam grupa fanów. Każdy chciał gdzieś przynajmniej z tobą porozmawiać, zrobić fotkę jak zawsze, bo to taki w zasadzie już rytuał jest, że każdy chce mieć tą indywidualną fotkę. Dla fanów to chyba jednak ważne, że z tobą się spotykają. Też chyba miłe, nie unikasz takich sytuacji. Nie unikam, bo ja dzięki nim jestem. Dzięki nim mogłem zawalczyć na Fame MMA. Dzięki nim ktoś mnie zna. Dzięki nim jestem tutaj pewnie, w tym momencie udzielamy wywiadu. Dzięki nim wiele rzeczy mi się udało. I ja im, jak mogę, to poświęcam ile mogę, ile czasu mam. Dzisiaj nawet też mówię, głupia piątka, zrobienie zdjęcia, coś powiedzenie śmiesznego do nich i oni to naprawdę pamiętają, bo ja pamiętam, że jak poznałem Borysa czy kogoś, to ja tak samo się jarałem, jak Borys mi gdzieś poklepał, tutaj zapierdalasz, mówię, świetnie, że codziennie na sali się widzę, a ja wtedy, no będę to codziennie, to będę po dwa razy teraz, nie? Na tej zasadzie, to jest mega motywujące, pewnie dla nich to działa tak samo. Wszyscy mamy swoich idoli. Przepraszam, czy ja już mogę go porwać? Romek, a właśnie chciałem cię zapytać, John Jones, czy nie czy ważne, jednak, kto dalej, John czy Reyes? John Jones, tak. Nie ważne, John Jones, tak, no, rozumiem, ale właśnie chciałem cię o to zapytać dzisiaj. No to masz odpowiedź. No to ja też tak uważam, no ale zobaczymy, bo dzisiaj... Widzicie, jak to jest do niego, miał 100 pytania do mnie jedno. Jak jedno? Nie, no, ja z tobą zawsze mogę porozmawiać, bardzo chętnie, tylko tak, nie chcesz mi powiedzieć, z kim walczysz. Nie wiem, nie mam pojęcia, serio. No ale masz jakiegoś wymarzonego rywala. Nie, wymarzonego?
Mam jednego wymarzonego, ale jeszcze nie teraz. Okej, wygra z Gamrotem czy nie wygra? Jak dojdzie do walki, to nie wygra. Bo jeśli dojdzie do walki, to tylko chyba i wyłącznie z tego co wiem, to w 6-9, a w 6-9 nie wygra. No to co, Romek, czekamy na twój powrót. Szymon, dziękuję bardzo ci za wywiad. Fajnie było cię tutaj zobaczyć. Fajnie, że cię Roman zgarnia. Chyba na mecz lecicie, czy co? Nie, Romek mnie chce nakarmić, bo mówi, że wygląda strasznie. Od kiedy mnie trenuje? Nie no, wyglądasz szczupło. Dużo szczuplej niż wcześniej. Romek mówi, że jakiegoś steka zaraz mi postawi, więc... Jeden pończuś, muszą być dwa pończuś. Roman Szymański i Szymon Krawczyk. Kastrzyk. I sam Kastrzyk, przepraszam. Kastrzyk, Jezu, Krawczyk. Dobrze, przepraszam. Dobrze. A już zabierają, już zabierają. Także bardzo dziękuję za wywiad, dziękuję. I samo.